W Ogniu Pytań Katarzyna Szatkowska. Witamy Państwa serdecznie. Dziś naszym gościem jest Natalia Czerwonka, srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich w Soczi w łyżwiarstwie szybkim. Witam serdecznie. Witam. Liczyłaś, Natalia, ile od momentu powrotu z Igrzysk udzieliłaś wywiadów? Nie, liczyłam. Na pewno bardzo intensywny był tydzień, kiedy wróciłam po Igrzyskach i byłam chwilę w domu. Tak naprawdę potem na 3 tygodnie uciekłam, miałam jeszcze Puchary Świata, Mistrzostwa Świata, znowu powróciłam, znowu jest dużo szumnie, wesoło, ale mnie to cieszy. Czy teraz jest taki czas wytchnienia troszkę, czy jednak też intensywnie trenujesz? Już nie trenuję, już przechodzę okres roztrenowania, kiedy tak naprawdę ważna jest odnowa biologiczna. Teraz tak jak było, spotykam się z dziećmi, promuję łyżwiarstwo szybkie, swój sport, który kocham. No właśnie. Dzisiaj gościłaś w zespole szkół sportowych, w szkole, do której kiedyś chodziłaś. Co dają Tobie takie spotkania z dziećmi? Bo dla dzieci i dla młodzieży jesteś ogromnym autorytetem. Przede wszystkim to naprawdę mnie cieszy, bo jestem związana, wiadomo, ze sportem, studiuję wychowanie fizyczne, czyli spotkania z dziećmi to jest coś, w czym ja się dobrze czuję. Myślę, że to jest przede wszystkim promocja sportu, które, tak jak mówię, kocham, klubu, miasta i także przy okazji mojej osoby. Także myślę, że takich spotkań z dziećmi będzie więcej. Ja już wiem, że jestem zaproszona do Legnicy na spotkanie z panem prezydentem, przy którym udział będzie miał Konfeks Legnica przy tym spotkaniu. Także będzie takich spotkań na pewno więcej. O co najczęściej pytacie młodzież i dzieci? Dzieci przede wszystkim są kochane, one chcą się przytulić, chcą autograf, chcą dotknąć medalu. Pytają, czy ta droga była ciężka, ile mnie tak naprawdę to kosztowało wyrzeczeń. Staram się na wszystkie pytania odpowiedzieć. No właśnie, jaka była ta droga z perspektywy czasu? Z perspektywy czasu to było 15 lat, kiedy jestem związana ze sportem i na pewno nie zamieniłabym ani nie oddałabym tego na cokolwiek innego. Były chwile zwątpienia, chwile płaczu, ale myślę, że tak jest też w codziennym życiu. Odnoszę sukces, są z radości i szczęścia, które tak naprawdę to wszystko oddają. No właśnie, treningi, cały czas sport jest w Twoim życiu. A co z życiem towarzyskim? Kiedy masz, czy w ogóle masz czas na to, żeby się zrelaksować, żeby poczytać książki, czy choćby po babsku, żeby wybrać się do fryzjera, czy żeby usiąść i pomalować w spokoju paznokcie? Takie przyziemne rzeczy. Powiem tak, no ja myślę, że najbardziej odczuwałam brak tych przyziemnych rzeczy, kiedy byłam w wieku dojrzewania, kiedy byłam dziewczynką, która nie szła z koleżankami do kina i wtedy na pewno mi tego brakowało. Teraz mam przyjaciół porozrzucanych po całej Polsce, po całym świecie. Mogę liczyć na nich na pewno. To jest dla mnie bardzo ważne. Mam koleżanki, z którymi, jeżeli mamy dzień wolny, wiadomo, wybieramy się na babskie wieczory i to jest tak, że przy kieliszki wina też możemy wieczorem usiąść, także na pewno lubię to, co robię i sprawia mi to radość. W jaki sposób relaksujesz się? Słyszałam, że lubisz czytać książki. Masz na to czas? Tak, no tak jak mówię, wieczorami, kiedy jestem zmęczona, to już na pewno nie chcę wychodzić, że tak powiem, siadam w łóżku, zapalam lampkę i czytam te książki, odrywam się przede wszystkim od tego, co robię na co dzień, oglądam też dobre filmy, także... Jesteś bardzo ładną kobietą i to jest podkreślane wielokrotnie. Jak dbasz o siebie? Na pewno, kiedy jestem w domu, mam tutaj swój salon, do którego chodzę i staram się tam relaksować, także na tym łóżku na pewno zasypiam. Tak jak mówię, wiadomo, kobieta jest kobietą, lubi ładnie wyglądać, także podczas Igrzysk w Soczi wiadomo było, że symbole patriotyczne na paznokciach, jakieś takie elementy zawsze będą. Powiedz mi, dzisiaj podczas spotkania z prezydentem wystąpił z taką bardzo chyba miłą niespodzianką i poprosił Cię o medal, może jeszcze raz pokażemy medal, który zdobyłaś. Poprosił o to, żebyś pożyczyła tego medalu, będzie odlew i ten medal, proszę Państwa, jako pierwszy zawiśnie w nowej hali, która już niebawem zostanie otwarta. To wielka niespodzianka, chyba bardzo, bardzo miła dla Ciebie. Bardzo miła niespodzianka. Ja cieszę się, że w naszym mieście tak się rozwija sport, bo myślę, że na taką halę czekaliśmy bardzo długo. Ja po igrzyskach byłam zaproszona na mecz piłkarek ręcznych. Sama jak byłam mała, chodziłam, oglądałam, kibicowałam i wiem, że tego miejsca zawsze tam było za mało. W końcu powstaje hala i mam nadzieję, że przy niej powstaną jeszcze inne ośrodki, bo wiem, że już jest projekt na przykrycie lodowiska, także myślę, że sport będzie się tu rozwijał. Jakie plany na przyszłość? Czy to jest
już dobry moment, żeby robić plany na przyszłość? Co będziesz robić po zakończeniu kariery swojej sportowej? Czy jeszcze nie myślisz? Tak naprawdę nie myślę o tym. Myślę o tym, jak maksymalnie wykorzystać te swoje 5 minut na następne 4 lata. Myślę o tym, jak pozyskać tak naprawdę sponsorów i partnerów, którzy pomogą mi w drodze, żeby za 4 lata mogła przyjechać tutaj, mam nadzieję, ze złotym medalem, albo żebyśmy mogli po prostu przeżywać to jeszcze raz. Także skupiam się na tym, żeby ludzie z spółki, firmy lokalne pomogły mi w moim rozwoju. Raz jeszcze ogromne gratulacje. Natalia Czerwonka, srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich w Soczi, była dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwu. Dziękujemy za uwagę.